Siemano, z tej strony Michał, Michał Leczny, Rosiak, a ze mną jest dzisiaj Paweł, czy Szczepanik. E, siema, to jestem ten frajer, który przegrał w finale Francji. To ja, Czekoladz. <grym> no, właśnie porozmawiamy i o tym finale, i ogólnie o ostatnich zmaganiach w Twojej karierze. Co zmieniliście w podejściu do gry lub w przygotowaniach przed wejściem w letni split, bo poszło Wam dużo lepiej? A Dużo zmieniliśmy, ponieważ zmieniliśmy trenera. W sumie dwóch trenerów, bo wcześniej mieliśmy taki o... Jednego koreańskiego trenera i jednego z Turcji. Wymieniliśmy tutaj na Jarja. Na I druga rzecz, która była bardzo ważna, to że mamy taki, jakby powiedzmy, mini gaming house, taki prowizoryczny. <laughs> to jest bardzo śmieszne, bo najpierw menadżer miał swoje mieszkanko w tym w Bayonne. Tutaj w ogóle nikt nie mieszka, z żadnych graczy nigdy. Wszyscy to w Paryżu mieszkają. To mieszkał po prostu na drugim piętrze. I pewnego razu po prostu stwierdzili, że no, koreańczyków musimy ogarnąć i później drużynę ściągnąć i znalazł to mieszkanie na szóstym piętrze do wynajęcia i, i, tak, i tak prowizorycznie wszystko tutaj zrobili, zrobili w tym momencie i mamy taki mini gaming house. Więc bycie online jest totalnie do dupy, tylko offline i w sumie trenerów trenerzy wymieniliśmy, wymieniliśmy i tyle. No Was. i lepsze drafty mamy teraz. W takim razie, co zmienili, co wnieśli do Waszej gry ci trenerzy? Znaczy, tam, tamty wymieniliśmy, teraz mam jednego. E, I co. Wydaje mi się, że ja się bardzo dużo kłóciłem z jednym trenerem. E, nie będę. No, po prostu nie. Nie meczowaliśmy się personalicjami. Czy ja zrobiłem polskie słowo z angielskiego? Chyba tak. Osobowościami się nie meczowaliśmy. I no. Te scremy nie były aż takie dobre, dużo kłótni było w miarę, a teraz jest, no, jest lepiej na pewno. A jakie cele sobie założyliście przed y, startem jeszcze letniego splitu? Przed startem letniego splitu? Znaczy, powiem tak, ja, ja w sumie nie wierzyłem, że my nie zrobiliśmy nawet playoffów w tym sezonie. To był to, to, totalny szok dla mnie, nie, bo my byliśmy akurat takim, taką drużyną, że na screamach, no, takie, tak waliliśmy typów na web. I to było dla mnie nie, nie, nie do zrozumienia, że my do play się dostaliśmy. A wiedziałem, że ta drużyna ma no, dużo większy potencjał niż rok temu z GameWorld. Po prostu wiedziałem, że drużyna jest dużo lepsza. I no tak czy siak, jak nie damy z siebie 100%, no to nawet powinniśmy, nawet jak nie damy 100% z siebie, to i tak powinniśmy playoffy offy zrobić i Masters. według mnie. A jak trajardujemy wszyscy, no to wydaje mi się, że IO Masters jest na wyciągnięcie ręki. Chyba, że Synchrof mi stanie na czele. Odnośnie do Synchrofa, przejdźmy właśnie do Waszych zmagań w playoffach. Co poszło nie tak w seriach na Karmin Corp? Czujesz, że są od Was dużo lepsi, czy być może to po prostu format dnia? Powiem tak, wydaje mi się, że w tym małym finale, albo nawet dwie gry w sezonie zasadniczym, my mamy 6000 golda do przodu. I jakimś cudem my przegrywamy te gry, ja nie wiem, oni nas, oni nas nie wiem, nie wiem jak to się dzieje, ale mam na przykład mamy... mieliśmy Timko, ma OK Jace, coś tam, coś tam. Jesteśmy 6000 tysięcy do przodu i my przegrywamy jakimś cudem. I jakimś cudem przegrywamy, później kolejna gierka na kaycorp. Znowu totalnie ich choramy na początku. I na tym, na, na, w mid -game jakoś, nas, na makro nas walą jakoś nas, na, na łeb, no. Ale wydaje mi się, że jesteśmy lepsi na pewno indywidualnie. Tylko oni mają jakiegoś haka na nas. Wydaje mi się, że tutaj generał Syncroft znalazł słaby punkt, który, który wie, jaki jest, na, jest, jaki, jaki jest nasz słaby punkt. Ale nie będę go tutaj za, za bardzo zdradzać, bo jeszcze jakieś Polaki tutaj będą wiedzieli o co chodzi. Eee, I po prostu Kejcop ma na nas haka. Wydaje mi się, że jak, jakby to nie było Kejcop, tylko jakaś drużyna na finale, to byśmy ich e, klapsnęli tak z palcem w kupie. Eee, co jeszcze? No wydaje mi się, że następnym razem, jak ich spotkamy, to, no to będziemy bardziej pilnować się, pilnować się żeby nie strawować. Czyli przed MMA Masters czujecie się mocni? Czujemy się mocni, no jesteśmy. Na sterydach czuje się, że jesteśmy. A kto jest wtedy według ciebie najgroźniejszy poza k A, powiem tak. Ostatnio nasze screamy znaczy. Powiem tak, w tym sezonie nasze screamy totalnie są takie do duska, wydaje mi się, bo nie jesteśmy gotowi, żeby screamować. No nie będę mm. <gadanie> za dużo co tu się dzieje, ale nie wszyscy mają tutaj dobry skedul, jeśli chodzi o o, o granie screamów. Przez co, no, nasze screamy nie, nie są na, na 100% grane i często dostajemy po prostu klepę, bo nie jesteśmy gotowi, żeby grać. Ale z tego, co mi się wydaje, to Eee, no najlepsza drużyna to k corp wydaje mi się, mają Haka na nas, a druga najlepsza drużyna, która to może nam jakoś nie wiem zrobić problem, to, to może Wildcats, bo oni mają też koreańskie otopa, koreańskie Carry i mają dobrego supporta i dżunglera. Wydaje mi się, że akurat ich mid jest najsłabszy, więc więc ja tutaj mogę zrobić różnicę dużą. No i wydaje mi się, że te dwie drużyny będą najlepsze. Co w takim razie jest waszym celem minimum na ten turniej? I powiem tak, cel minimum to przynajmniej półfinały. A jak, nie, jak będzie K-Kro po drugiej stronie drabinki, no to finał. A <grym> czy wygramy, to nie wiem. <grym> a jak indywidualnie się czujesz? Jak się czułeś na tle innych środkowych LFL-u? Powiem tak, ja się czuję jak, jak totalny król. Jak totalny król, wygrywam każdą gierkę na midzie. Wydaje mi się, że zawsze wygrywam na, tylko. Mam te problemy swoje czasem, że griduję i przez to umieram, ale bardzo dużo w tym sezonie poświęciłem czasu, żeby oglądać wody i bardzo dużo solo queue grałem, nie pamiętam kiedy, tyle, kiedy ostatni raz grałem tyle solo queue, jestem chyba rank 15 na solo queue w tym momencie. Pewnie jak teraz, jak wyjdzie ten wywiad, to będę miał lustrajka i będę miał, więc 800 punktów, a nie 1200. <laughs> więc to yy, no, taka klątwa będzie. Ale wieś, indywidualnie się czuję tak, no jak totalny kot? No ostatnio nawet Abedagę mi dał do ten. Na Discordzie do znajomych, żeby pograć jeden na jeden. O, no, to ciekawe. A propos, właśnie czucia się indywidualnie jak kot. Yy, no jak, jak porozmawiamy... totalny. Porozmawiajmy trochę o LEC Gdy wypadłeś ze składu Excel, myślałeś, że szybciej wrócisz do leca? Eee, wydaje mi się, że bardzo mi opinie zepsuli po Excel. Eee, dwie osoby. Troszeczkę szkoda, ale bardzo dużo tak jak. Od ro... Odkąd byłem w Gamord, bardzo dużo tak jakby zmieniłem się jako człowiek. I wydaje mi się, że może jakbym wrócił do LEC to bym się nie zmienił na lepsze. Może by po prostu więcej kasy, ale wyrówane w kasę tak naprawdę. Eee, czuję się dużo, lepie, dużo lepszy jako osoba, jako lider taki i. No wydaje mi się, że to było dla mnie dobre. Ale wydaje mi się, że jak miał inną drużynę, nie drużynę, tylko tak jakby. Może jakby to było Mad Lions, a nie Excel, gdzie tak jak naprawdę dbają o tych ruki, a nie traktują ich tak, jak, tak jak traktują, to. Byłoby ok, no ale to tylko spekuluję sobie. Wydaje mi się, że. No, teraz byłem po prostu unlucky, ale wyszło mi to na dobre. Hmm, uważasz, że ile, o ile w ogóle czegoś brakuje ci do poziomu innych midlanerów w lecu? Uch, wydaje mi się, że aktualnie nic mi nie brakuje. Tak szczerze. Bo wcześniej miałem lekkie problemy z Champion Poolem, teraz zagram ci każdym championem na midzie. Może. Może Jasylo czy Yone, troszeczkę do poprawy są jeszcze, ale Trisanę wycią wyciągam z Buta, zagrałem nią 30 gier na solo queue, kiedy wszedł do mety. E, Jace ostatnio, znaczy w tym roku też wszedł do mety, zacząłem nim grać, zaspamiłem, ludzie banują Jace'a czasem na mnie. E, Gragasem też grałem na, na Screamach i na solo queue, ale od e, wypad z mety plus nie miałem okazji nim zagrać, więc tak naprawdę wydaje mi się, że mi brakuje tylko wyniku w tym momencie. Jak będzie wynik, to powinien mieć przynajmniej tryouty. Eku postacią aktualnie w mecie gra się najlepiej. No się jest Tristana, oczywiście, bo nie da się przegrać linii Tristanom. Eee, bierze się turety i skaluje bardziej niż polski korki, no. <grych> Śledzisz w ogóle LEC. Jak myślisz, kto dostanie się stamtąd na Worlds? Kurde, e, cztery sloty są czy trzy? no czy z czego ten czwarty grał. właśnie to widziałem że ten czwarty ale nie wiem, o co chodzi z tym dokładnie tam nie nie, nie chciałem się czytać no na pewno G2, Fnatic wydaje mi się że SK raczej nie chyba że się ogarną Czy jakie tam teamy a Excel no wiem tak Excel bardzo dobrze makro grało w tym sezonie a gracze nie mają słabych indywidualnie wydaje mi się że tylko troszeczkę może support może troszeczkę odstaje ale to jest teraz jest taka Meta tanków, więc akurat dla niego to jest spoko, bo on zawsze był dość silny na niej. Wcześniej, jak była ta meta Enchanterów, to on się gubił totalnie, ale jak jest ta inna meta na zaporcie, teraz on dobrze wygląda. Więc pewnie Excel też. Mad Lions może, czekaj, myślę, o Mad, Lions... Mad Lions się może też odbije, zamiast Excel. Wydaje mi się, że Mad Lions miało. metę. Ja grali, dlatego za... przegrywali tak dużo, wydaje mi się. Kurde, wydaje mi się, że g ma. G2, Fanatik. Mad Lions może skombekować według mnie. No i. No nie chcę tego mówić, no ale może Excel. A podoba ci się nowy format w lecu? Myślisz, że miałby szansę się sprawdzić w RL-ach, bo są takie plany? O, do dupy wydaje mi się, totalnie. Bo to trzy, trzy dni grania, szybko sezon się kończy, jak odpadasz od playoffów i. I co? I, I grasz miesiąc, tak? Czy ile? Hmm. Miesiąc to jest, tak? I no... się odpada. No, no to tak, do dupy. Tak, tak. Do mnie do dupy. Nawet trzy tygodnie. No, trzy tygodnie. Dobra, jak robią to po to, żeby zrobić turniej reprezentacji, to okej, okay, to jestem fanem, nie? Ale... Jak robią to po to, żeby... Nie wiem po co, no to, no to nie jestem fanem. Hmm. Turniej reprezentacji przydałby się na stanie nieprawdaż? No Przydałby się, no tutaj polski hus polska husaria musi pokazać innym narodowościom, gdzie raki zimują, prawda? A co sądzisz o terminarzu na turnieju, na, na którym zaraz ci przyjdzie, właśnie grać, czyli na MMA Masters? Jest to trochę speedrun, właśnie, nawet nie, nie wiem, jak, jak to będzie wyglądać, bo co się zmieniło dokładnie. W cztery dni jest cała faza grupowa. cztery dni, a wcześniej jak było? W osiem. Cztery 4... dni. tam wydaje mi się, że okej. Okay. Szybsze wakacje. <głos> <głos> Masz jakiś mecz y, podczas swojej kariery, y, który najbardziej zapadł ci w pamięć? Uuu, czy jakiś, no nie wiem, może. Bardzo zapamiętałem Cassio Payę z Agorok na Maus. Wtedy wygraliśmy tak jakby side, side linią za Zacharem na tego lidera za srańca. <noise> Często to wspominam tę giereczkę w sumie, jak tam totalnie zaurałem. Eee, nie wiem, ja mam takie flashbacki z różnych gier na przykład, nie? Na przykład z tej gierki właśnie pamiętam, jak zabijałem kalisty na baronie albo na bocie tego lidera z Zacharem. Albo pamiętam na przykład finał, finał polskiej ligi: jak gramy na kick, Ja gram korkim 40 minuta, mam Yumi na plecach, trymbi siedzi mi na plecach. Jest mi ciężko, bo trybie troszkę waży, więc nie mogę oddychać. I jest walka chyba o jakiegoś tam smoka i ja próbuję... Mam package i próbuję tak na, na midzie tak jakoś wyjść, spowkować. I nagle kotwicę od Mistukwesa dostałem na ryj. No i się wywaliłem i przegraliśmy, przegraliśmy gierek przeze mnie. Więc raczej nie pamiętam jednego meczu, tak... Jakoś nie wspominam jakoś dokładnie, tylko mam takie flashbacki. O. Z różnych gierek. W której drużynie na przestrzeni kariery miałeś według ciebie najlepszą organizację, najlepsze warunki? Bo... Wydaje mi się, że na... to było chyba. Kurde, wydaje mi się, że agro było dobre na pewno, bo tak jakby pokazali mi, że jakby to co robisz poza grą, jest bardzo ważne. Właśnie jakaś siłownia, mieliśmy z Arkiem, mieliśmy bardzo zdrowy catering. W Mode był zdrowy catering też, też mieliśmy performance coacha, podobnie jak w Agro, więc wydaje mi się, że te dwie drużyny były na, na tym samym poziomie. Tutaj BK Rock dopiero weszło do LFL-a w tym roku, nawet nie, dowiedzieli się bardzo późno, więc to jest totalny taki troszkę chaos, który jest bardzo uporządkowany. Znaczy, no wiesz, no, mamy tutaj prowizoryczny Gaming House. Na przykład, co nie wydaje mi się, że na przykład inna drużyna by to zrobiła, bo plan był taki, że to będzie online, więc na pewno wydaje mi się że to. No wydaje mi się, że agorok. Kurde, Lions też było przecież. Kurde. I tam też było bardzo dobre. Kurde, nie wiem. Wydaje mi się, że prawie wszystkie drużyny oprócz imoncase, które miałem. No, były bardzo, bardzo na bardzo wysokim poziomie. Hmm. A z jakim zawodnikiem zżyłeś się najbardziej? Kurde, wydaje mi się, że. Puh. Wydaje mi się, że. Kurde. Albo, albo szlatan, albo trymbi, albo Kakos. Nie wiem, czekaj. A było tak, że właśnie byliśmy w trójkę Polaków w gaming house, a Wulaj wraca do domu często. Znaczy często, no po prostu, no bo mieszkam w Warszawie. Więc z tak troszkę mniej. Czekaj, K Kamilius, o z Kamiliusem wydaje mi się, z Kamiliusem, na pewno, ka na pewno z Kamiliusem, Kamilius to, to, sorry Polaki, ja jestem teraz Słowakiem, jestem fanem Słowak, a w sumie, w sumie Kamilius mówi po polsku, więc to jest taki Polak troszeczkę. I tak na koniec, to gdzie byś się widział w przyszłym sezonie? No wiesz, w przyszłym sezonie, no może, może i Monkeys. <laughs> Bro, wrócę na stare śmieci, Dostanę szybką przekopę od Aliorbanku i, i Roysona. Royson król ultraligi MVP. Totalnie mnie przekopię na jumaster, e nie mogę się doczekać. No i wrócę na... no, stary. No mam nadzieję, że Felici jak nie, no to zostaje we Francji i dla mnie to jest porządko. Oby też tak było. I dzięki wielkie za udzielenie wywiadu. Proszę bardzo, trzymajcie się, zostawcie suba.